zaczniemy drugą część tematu błogosławieństwo, jak ono wygląda, jak je rozumieć. Natomiast jakby pod temat tego głównego tematu jest, jak rozumieć, błogosławić Najwyższego. Jak to rozumieć? Czy w ogóle można błogosławić, gdzie błogosławieństwem jest Bóg Najwyższy? Jeżeli rozumiemy samo słowo, to co tydzień temu omawiałem, jak to błogosławieństwo powinno wyglądać, jakie elementy powinno zawierać, niezbędne i wręcz kluczowe. Tak, jeżeli tamto rozumiemy, to błogosławić Najwyższego też zrozumiemy, jak to można czynić, robić w różny sposób. I też trzeba wiedzieć, że są różne formy i nie można się też zamykać w jakiejś jednej tylko formie, aby błogosławić Najwyższego, Stwórcę nieba i ziemi. Wracając do myśli poprzedniej, chciałem tylko pokazać tłumaczenia, bo tam też pokazywałem, jak wcisnięto w przekłady biblijne zamiast słowa błogosławić szczęśliwy i tego typu określenia pogańskie. Natomiast chciałem dzisiaj jeszcze tak gwoli przypomnienia przeczytać jeden fragment z rodzaju 24-27, przekład poznański. Może 26. Tak wprowadzić się trochę. Chodzi nam to, o ten zwrot błogosławieństwo, jak jest ukrywane, bo to jest ścisłe, konkretne określenie. Jest wciskane inne, różne. I to od 26 wersetu rodzaju 24 czytamy: Wtedy ten człowiek pochylił się nisko, upadł na twarz przed Jahwe, mówiąc: Niech będzie pochwalony Jahwe, Bóg mego, Pana Abrahama, który nie odmówił Panu memu swej życzliwości i dobroci. Oto prowadził mnie prostą drogą do domu braci mego Pana. Tu tłumaczę w przekładzie poznańskim, użyli słowa pochwalony. Natomiast to jest jakiś substytut, zamiennik, nie oddający sedna właściwego słowa hebrajskiego. Jeżeli weźmiemy sobie przekład Kulowski na przykład w tym miejscu, to ten 27 werset czytamy tak: I rzekł, czyli ten człowiek, który upadł na twarz przed Jahwe, bądź błogosławiony Jahwe, Boże mojego Pana Abrahama, który nie odmówiłeś mi łaski i swej wierności mojemu Panu. To Jahwe prowadzi mnie aż do domu brata mojego Pana. Jest w tym sensie błogosławiony, że błogosławi, tak jak jest powiedziane, tym, którzy błogosławią jego potomkom, czyli Abrahama, Izaaka, Jakuba, w tym znaczeniu błogosławiony. I tutaj w pewnym sensie odpowiadam na pytanie, jak można Boga błogosławić, ale przeczytajmy sobie, że w wielu miejscach to błogosławcie Bogu jest sformułowane, że do tego zachęcani jesteśmy. I na przykład pierwsza kronik, 29 rozdział, 20 werset w przekładzie poznańskim. Następnie przemówił Dawid do całego zgromadzenia. 20. Następnie przemówił Dawid do całego zgromadzenia: Błogosławcie teraz Jahwe, Bogu naszemu. Czyli Dawid zawołuje do ludu, do zgromadzenia, nie do kościoła, tylko do zgromadzenia.
Błogosławcie teraz Jahwe Bogu naszemu. I błogosławiło całe zgromadzenie Jahwe Bogu swoich ojców, a pochyliwszy się oddali pokłon Jahwe i królowi. Czyli rozumieli to zawołanie, które Dawid zapoczątkował, w sensie zawołał, rozkazał w pewnym sensie i błogosławiło całe zgromadzenie Jahwe. I teraz błąd w myśleniu może wynikać z tego, że jeżeli zawołamy celownik komu, czemu, Jahwe, i biernik kogo, co, też jest Jahwe. Natomiast nas dotyczy tłumaczenie błogosławić komu, czemu, Bogu Jahwe. Tak. Tylko to jest w pewnym sensie też, może tłumaczę źle to oddali, nie? Ale to jest pewnie też rozumiem, że tu jest pewien zwrot myślowy. W końcu mi chodzi o jedną rzecz, że przytoczyłem to, że to zawołanie do błogosławić, żeby błogosławić Boga jest w wielu miejscach. I teraz pytanie i cały ten temat jest, jak to czynić, jak to robić, jak się wypowiadać. Bo te zgromadzenie przed Dawidem stojące wiedziało, jak to robić. Natomiast uważam, że w dzisiejszych czasach ludzie się zamykają w jakimś jednym temacie, w jednej formie, a jest tego więcej. Natomiast ta forma, o której chcę powiedzieć, jest bardzo istotna, bo ona jest też osądzająca. Dlatego też myślę, że instynktownie niektórzy ludzie unikają tej formy. Ona osądzająca jest w ustach tego, kto by tak ją wypowiedział. Przeczytajmy sobie pierwszą kronik, 29 rozdział od 10, bo tutaj jest więcej informacji. Wielbił tedy Dawid Jahwe wobec całego zgromadzenia i mówił. Zatrzymał się na chwilę, bo to sformułowanie wielbił, właśnie niektórzy się zamykają tylko w sformułowaniu błogosławiony jesteś Boże, i powtarzają jak mantrę, bo jesteś wielki, i tego typu określenia padają, bym powiedział, niezobowiązujące. Natomiast Dawid to błogosławi Boga, mówiąc konkretne rzeczy. I tu po dwukropku akurat w tym przekładzie mamy: błogosławiony jesteś Jahwe, Boże, Ojca naszego Izraela. Sam ten zwrot, Boże Ojca naszego Izraela, wskazuje na to, co Bóg zobowiązał się przymierzem z Izraelem, z Jakubem, że jego naród będzie trwał po wieki. Że ta ziemia będzie do nich należeć. Do potomków Izraela. Że oni będą nieść na swoich ustach, w swoich głowach, w swoim sercu mięsistym wszystkie pouczenia i prawa, które zostały dane Izraelowi i potomkom po nich. Sam ten zwrot, Boże Ojca naszego Izraela, jest bardzo głęboką myślą w błogosławieństwie naszego Ojca, naszego Boga Stworzyciela. I dalej. Twoja jest, o Jahwe, wielkość, moc, sława, zgadza się. Majestat, cześć, zgadza się. Wszystko bowiem, co jest na niebie i na ziemi, Twoje jest. Zgadza się, to jest błogosławieństwo. On to stworzył, dlatego formą błogosławieństwa jest wymienianie tego,
wyartykułowanie, że to Bóg stworzył, a nie ewolucja, a nie nauka, czy tam cokolwiek. To znaczy też błogosławić Boga, mówić o tym, co On dokonał, co mówił, jak czytamy, co dokona lub co czyni obecnie. Co jest na niebie i na ziemi, Twoje jest. Sam zwrot Twoje jest. Stawia człowieka na pozycji sługi, użytkownika, dzierżawcy. Bardzo też głęboka myśl, która wiąże się z tym, jaką mamy pozycję w tym wszystkim, w całym dziele stwórczym. Nie możemy stawiać się w roli Boga, definiować, czy teraz decydować, co jest dobrem, co jest złem, co jest miłością, co nie jest miłością i tak dalej. Twoje jest, Twoje, o Jahwe, jest panowanie. Czy jesteś królem? To też jest głęboka myśl. Czyli, że On jak panuje, wszystko jest Jego, to On decyduje. A w wielu przypadkach, w prostych prawach jest wprost wszystko napisane. Nie trzeba tutaj żadnej interpretacji. Tyś jako król wyniesiony ponad wszystko. Kto się sprzeciwiał królowi? To w dawnych czasach co jego dosięgało? No, w najlepszym wypadku jakieś wypędzenie z królestwa. Utrata majątku, utrata wszystkiego. A w najgorszym wiadomo, śmierć. 12 werset. Bogactwo i sława od Ciebie pochodzą. To jest, nadal mówimy o błogosławieństwie. Bogactwo i sława od Ciebie pochodzą i Ty nad wszystkim panujesz. W Twym ręku jest moc i siła, Twoja ręka wywyższa i utwierdza wszystko. Teraz więc, Boże nasz, uwielbiamy Cię i wysławiamy, uwielbiamy imię Twoje. Ale nie możemy się zamknąć w zwrocie, teraz, że to jest teraz uwielbienie Boga, i będziemy mantrować: Boże, uwielbiamy Cię i wysławiamy chwalebne imię Twoje. Boże, uwielbiamy Cię i chwalę, tak jak w różnych piosenkach to jest. I zamknięty frazes i teraz jest uwielbienie Boga. Nie, błogosławieństwo, uwielbienie Boga jest wymienianiem tego, co Bóg dokonał, kim jest, że jest królem, że jest panem, że On to wszystko stworzył, prawodawcą, bo jest królem, i tak dalej, w różnych aspektach. I to wielu się nie podoba, tak zwanym kościelnym chrześcijaninom, bo Bóg takiego kościoła chrześcijańskiego w ogóle nie miał w planach ustanowienia. Psalm 68, tutaj mieliśmy już mocną definicję, jak to błogosławieństwo wygląda. Natomiast jeszcze tutaj chciałem przeczytać to, że jest ciągle nawoływanie, żeby Boga wychwalać. Tu akurat przekład Świadkowy, Psalm 68, werset 26. W zgromadzonych rzeszach błogosławcie Boga, Jehowę, wy, którzy jesteście ze źródła Izraela. Wy, którzy jesteście ze źródła Izraela. Przykład? Świadkowy mówiłem. Jeżeli tu byśmy wstawili tetragram JHWH, no to jak dzisiaj ci, którzy są źródłem Izraela, którzy mówią, że są z Izraela, błogosławią i zamieniają to na Adonai, na Pana. Panów jest wielu. Psalm
Psalm 96, werset 2 jest jedną formą błogosławić Stwórcę. Psalm 96, werset 2, przekład poznański. Śpiewajcie na cześć Jahwe, błogosławcie Jego imieniu, zwiastujcie dzień po dniu zbawienie, jakie przynosi. I jedną z form jest śpiewanie, ale nie śpiewanie, mantrowanie, Boże, uwielbiamy Cię, wysławiamy, chwalimy, jest imię Twoje i w kółko. Tylko śpiewanie, tak jak jest pieśń Mojżesza. Przeczytajcie sobie pieśń Mojżesza, gdzie tam są, to jest pieśń błogosławiona, błogosławiąca Stwórcę za to, co dokonał, a nie tylko same puste frazesy. Bo my Cię wywielbiamy i wysławiamy. Bo jeden z drugim, który przykładowo modli się nad wieprzowym schabowym o błogosławieństwo i ten, to jeżeli by wypowiedział błogosławieństwo Bogu, Boże, który stworzyłeś niebo i ziemię, który dałeś nam zdrowe podejście do życia, żebyśmy takich rzeczy nie jedli, bo tym jest błogosławieństwo, to co on ustanowił, wymienianie tego, to tu już następuje w tych ludziach zgrzyt. Nie możemy tak błogosławić Boga. Zamknijmy się tylko, Boże, uwielbiamy Cię, wysławiamy Twoje chwalebne imię i jedzmy i pijmy schabowe i inne rzeczy, krewetki, ślimaki i tak dalej. Ale Cię wielbimy i sławimy. Błogosławimy Cię. No nie, to jest tylko oszukiwanie samą siebie. To najprawdopodobniej właśnie tacy różni nauczyciele tak uczą, żeby nie zaogniać, żeby nie osądzać. Natomiast sama forma błogosławić Boga jest osądzeniem, jest, bo prawdziwe błogosławieństwo osądza, bo Bóg realizuje, daje prawo, które czegoś wymaga, do czegoś zobowiązuje i w pewnym sensie osądza. Psalm 100 sobie jeszcze otwórzmy. Od 1 do 5. Psalm dziękczynny, czyli mamy tutaj pewną formę błogosławieństwa. Wznoście okrzyki na cześć Jahwe, wszystkie ziemie. Ziemie to jest symbol jako narody. Radośnie służcie Jahwe, radośnie służcie Jahwe, przychodząc przed Jego oblicze z okrzykami wesela. Wiedzcie, że Jahwe jest Bogiem. On nas stworzył. Wow, Jahwe stworzył nas. Nie jakiś Bóg Jeszua. I do Niego należymy. Jesteśmy Jego ludem, owcami Jego pastwiska. Wstępujcie w bramy Jego z pieśnią dziękczynną, z hymnem pochwalnym na Jego dziedzińce. Wysławiajcie Go i błogosławcie Jego imieniu, bo Jahwe jest dobry, Jego łaskałość, bo Jahwe dobry jest, łaskałość Jego trwa na wieki, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie. Wierność, to jest błogosławieństwo. Wymieniamy wierność, z czym on się wiąże, czyli dotrzymuje przymierz. Przymierze na przykład z Abrahamem było dotyczące takich i takich rzeczy i warunkiem przy tego zachowania przymierza był znak tego przymierza na ciele Abrahama i jego potomków. Łaskawość, że jest łaskawy, że jeżeli człowiek zbłądzi, coś mu się w głowie pokiełbasi kiełbasą wieprzową, to ma możliwość powrócić. I wielokrotnie Stwórca to okazywał. Mamy różne relacje zapisane
jak nawoływał bardzo często, żeby pewne rzeczy ludzie przestali robić i wrócili do Niego. Dobry jest. I to jest sedno słowa dobry. Jahwe jest tylko dobry. Znaczenia słowa dobry. To, co On postanawia, to, co mówi, jest dobre. Prawe, czyste i nieskazitelne. Czytajmy sobie jeszcze Psalm 103. Od 19 wersetu. Jahwe utrwalił swój tron na niebiosach, a Jego władanie ogarnia wszechświat. Błogosławcie Jahwe, aniołowie Jego, potężni mocą, którzy Jego pełnicie rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa. Zobaczmy, zwiastunowie, tak, aniołowie to jest transkrypcja z greckiego, ale to jest zwiastun, potężni mocą, którzy pełnicie Jego rozkazy, posłuszni na dźwięk Jego słowa. To znaczy konsekwencja błogosławieństwa. Oni błogosławią, ci zwiastunowie, i są posłuszni, bo na tym polega błogosławieństwo. Jeżeli wymieniasz to, co Bóg robi jako błogosławieństwo, to zobowiązuje cię do stosowania, do podporządkowania się temu. Dlatego błogosławieństwo Stwórcy jest w pewnym sensie samosądem, osądzeniem samego siebie. No bo trudno, tak jak powiedziałem, dałem przykład tego przysłowiowego, schabowego z wieprzowiny, że no jak może. Ja nie mówię w warunkach jakichś ekstremalnych, bo to jest wyjątkowa sytuacja, ale mówię o normalnych warunkach. Człowiek nie jest zmuszony do niczego, ma wolny wybór. Wybiera i jeszcze mówi na koniec amen, czyli niech tak się stanie, czyli rozkazuje Stwórcy, żeby to pobłogosławił, gdzie on mówi, to jest wstrętne. Miejcie to z daleka ode mnie, bądźcie czyści, święci, oddzieleni, jak ja jestem święty. Tam ten rozdział 11, 3 Mojżeszowej tak się kończy, takimi zwrotami. Nie jedźcie tego, bo macie być święci, czyści, oddzieleni. Jeżeli ktoś tego nie robi, to jest posłuszny na dźwięk Jego słowa, pełni Jego rozkazy i wtedy ma swobodę wypowiadać błogosławieństwo, prawdziwe błogosławieństwo, że dał to wszystko dla naszego dobra. I tutaj, jeżeli będziemy się stosować do Jego pouczeń, do Jego słowa, do Jego dźwięku Jego słowa, mówię Jego, w rozumieniu Jego, nie jakiegoś Pawłowego, Piotrowego, gdzie jest poprzekręcane często tłumaczenia i tak dalej, tylko tam, gdzie są stricte Jego słowa wypowiedziane, każdy zwrot. Jak sobie jeszcze wejdziemy do kapłańskiej na chwilę, 11 rozdział, to mamy, zaczyna się o tych wieprzowych, schabowych kotletach. Jahwe tak przemówił do Mojżesza i Arona. To jest Jego słowo czyste. To jest Jego dźwięk. Jak się kończy ten rozdział? Tu znajdę. Nie stawajcie się sami obrzydliwi przez wszystkie te płazy pełzające, nie zanieczyszczajcie się więc nimi, ponieważ to ja, Jahwe, jestem waszym Bogiem, macie się uświęcać, macie być świętymi, bo ja jestem święty, nie wolno się wam brudzić jakimkolwiek z płazów, od których roi się na ziemi. No i jak ma człowiek, który przekracza to słowo,
mówić błogosławieństwo dla Stwórcy, jeszcze rozkazując mu amen, mówi na końcu, niech tak się stanie i ma Bóg to uczynić. Bo jakaś interpretacja jest, cokolwiek się pomodlicie, to już będzie uświęcone. No nie. Bóg się nie zmienia. Bo się nie zmienia kwestia uświęcenia. Moglibyśmy to słowo uświęcenie współczesnym określeniem, to ci wyjdzie na zdrowie. Będziesz miał lepsze życie w tym względzie, bo tych aspektów, szczegółów jest bardzo dużo. Wracając do psalmu 103, 21 werset, błogosławcie Jahwe wszystkie jego zastępy, słudzy, którzy pełnicie jego wolę. Widzimy, że człowiek, który wypowiada te wszystkie rzeczy, to pełni jego wolę i ma czyste sumienie, nie, sam się nie osądza, bo to robi. Błogosławcie Jahwe wszystkie jego dzieła na każdym miejscu jego panowania. Wszystkie dzieła błogosławią, bo one są zgodne z jego wolą. Dzieła nieludzkie, to tam sobie wymyślą coś, jakieś technologie takie czy inne, które pomagają, nie wiem, rozmnażać się przez jakieś dziwne metody. Ale błogosławcie wszystkie dzieła, które Bóg uczynił. A dziełami chociażby jest to, że Bóg stworzył roślinność taką i nie inną, aby była pokarmem, takie i nie inne zwierzęta, aby w środowisku miały takie funkcje, a nie inne. I one błogosławią przez to, że działają w tym. Jeżeli Bóg stworzył wodę, mamy wodę w różnych postaciach, chociażby pod postacią śniegu, to ten śnieg jest skumulowaną wodą, która w czasie zimy czeka, aż przyjdzie wiosna i pomału się rozpuszcza odpowiednio do środowiska. Oczywiście mamy anomalię, tak, że nagle ciepło przychodzi i są potopy różne w wodzie. Nechemiasza, gdzie jest też błogosławieństwo Najwyższego. I też zwróćmy uwagę na te czynniki, które już powtarzam w zasadzie. Czym jest błogosławić Najwyższego? Nechemiasza 9 rozdział od 1 wersetu czytamy tak. Dnia 24 tego miesiąca zgromadzili się Izraelici i pościli przyodziani w wory pokutne, z głowami pokrytymi popiołem. Ci, którzy byli Izraelitami z pochodzenia, odłączyli się od wszystkich obcokrajowców i stojąc wyznawali grzechy własne oraz nieprawości ojców swoich. Stojąc każdy w swoim miejscu, odczytywali przez jedną czwartą dnia księgę prawa Jahwe, Boga swego, a w ciągu następnej ćwierci dnia wyznawali swoje winy i oddawali pokłon Jahwe, Bogu swemu. Jehoszua, Beni, Kadmiel, Szebania, Bunni, Szerabia, Bani i Kenani wstąpili na podwyższenie dla Lewitów i głośno wołali do Jahwe, Boga swojego. A następnie Lewici, Jehoszua, Kadmiel, Bani, Haszbnaja, Haszabneja, Szerebia, Chodija, Szebania i Petachia wydali polecenie. Powstańcie i błogosławcie Jahwe Bogu waszemu na wieki wieków. Komu czemu?
I teraz jest to błogosławieństwo. Niech będzie błogosławione chwalebne imię Twoje, to jest ogólnik, które wzniosłością swoją przewyższa wszelkie błogosławieństwo i chwałę. Ty, Jahwe, jesteś jedyny, tu już zaczyna być konkret, Ty jesteś jedyny, jedyny i koniec, kropka. Tyś uczynił niebiosa, czym? Słowem swoim. On uczynił, wypowiedział i stały się niebiosa, niebiosa niebios i wszystko wojsko ich, i ziemię i wszystko, co się na niej znajduje, morza i wszystko, co w sobie zawierają. Ty wszystko ożywiasz, wojsko niebieskie pokłon ci oddaje. Ty wszystko ożywiasz. Zobaczmy. Oddana jest chwała jednemu Bogu, który wszystko uczynił. W jaki sposób mamy napisane, wypowiedział i tak się stało? Jak? Nie mamy zielonego pojęcia. Ale tak jest napisane i koniec. Nie ma tutaj, że słowem jest ktokolwiek, czykolwiek. Tyś, Jahwe, jest Bogiem, który wybrał Abrama, który go wywiózł z Ur Chaldejskiego i nadał mu imię Abraham. To jest błogosławieństwo, czy to jest cały czas kontekst. Bo z tym, co tutaj mówi, Abraham zmienił na Abraham, wiąże się obietnica, przymierze i tak dalej, to musimy znać. 8 werset. Uznawszy, że serce ma wierne Tobie, zawarłeś z nim przymierze, aby jemu i jego potomstwu dać w dziedzictwo kraj Kanańczyka, Hityty i Amoryty, Peryzyty, Jebuzyty i Girgaszyty. I obietnic swych dochowałeś, boś jest sprawiedliwy. Tyś widział ucisk ojców naszych w Egipcie i słyszał ich wołanie nad Morzem Sitowia. Tyś uczynił znaki i cuda przeciwko Faraonowi. Czyli widzimy znowu, to błogosławieństwo jest wymienieniem tego, co Bóg dokonał, co Bóg zawarł, przymierze, bo to się wiąże wszystko, prawa, rozporządzenia, znaki, cuda przeciwko Faraonowi, wymienienie, że to on uczynił przeciwko sługom jego i całemu ludowi w jego kraju, czyli przeciwko Faraonowi. Widziałeś bowiem, jak wielką pychą odnosili się do nich. I tak zdobyłeś sobie imię, które trwa po dzień dzisiejszy. Kto otworzył morze? Tyś rozwarłeś morze przed nimi. Także suchą nogą przez toń morską przeszli, prześladowców zaś ich rzuciłeś w głębinę topieliska, jak kamień w rozhukane fale. Wiodłeś ich we dnie jako słup obłoku, w nocy zaś pod postacią słupa ognistego, rozświetlającego im drogę, którą iść mieli. Wstąpiłeś na górę Synaj i z wysokości niebios przemawiałeś do nich. Dałeś im sprawiedliwe zasady. Zobaczmy, to jest nadal błogosławieństwo Stwórcy. Dałeś im sprawiedliwe zasady, chociażby to o żabach, płazach, rybach, ssakach i tak dalej. Słuszne prawa. No ale teraz Paweł mówi, że to już jest nieważne. No i takim sformułowaniem zdajemy kłam słusznym prawom. Jeden z drugim. Najwznioślejsze przykazania, najwznioślejsze, nie wzniosłe, tylko najwznioślejsze przykazania i ustawy. Dałeś im poznać swój święty szabat. Jak błogosławią Boga ci, którzy święty szabat nie obchodzą? Szabat tutaj niezdefiniowany, czy to jest tygodniowy, czy z okazji innych świąt, bo to jest określenie też ogólnikowe jako szabat, odpocznienie, nie tylko co 7 dni, ale i w określone dni w ciągu roku księżycowego. Dałeś im poznać swój święty szabat. Przekazałeś im nakazy, przepisy i prawo za pośrednictwem swego sługi Mojżesza. Gdy głód cierpieli, dałeś im chleb z nieba, gdy byli spragnieni, sprawiłeś, że woda trysnęła ze skały.
Nakazałeś im wyruszyć i objąć w posiadanie kraj, który uroczystą przysięgą zobowiązałeś im dać im w dziedzictwo. Tak jeszcze wracając do tej skały, trysnęła skały, o kim tu jest mowa w tym błogosławieństwie? Kto to uczynił? Jakby ktoś się zgubił, to mamy napisane to. W piątym wersecie. Kto to uczynił wodę ze skały? Szesnasty werset. Oni jednak, ojcowie nasi, rozzuchwali się, nie chcieli ugiąć karku i rozkazów Twoich wcale nie słuchali. Wypowiedzieli Ci posłuszeństwo, nie pomnąc na cuda, któreś dla nich uczynił. Stali się oporni, zamyślając w swoim sercu powrócić do Egiptu pod jarzmo niewoli. Ty wszakże jesteś Bogiem przebaczenia, łaskawym i miłosiernym, cierpliwym i dobroci pełnym, więc ich nie opuściłeś. Nawet gdy sobie zrobili cielca z lanego metalu i oświadczyli, oto Bóg Twój, który Cię wyprowadził z Egiptu, i wielkie popełnili bluźnierstwa. W swym niezmierzonym miłosierdziu nie opuściłeś ich na pustyni. Nie odstępował od nich słup obłoku za dnia, by im wskazywał drogę, ani słup ognisty w nocy, by im oświecać drogę, po której iść mieli. Dałeś im swojego dobrego ducha, by ich natchnął mądrością. Manny od ust ich nie odjąłeś i dawałeś im wodę, gdy byli spragnieni. Przez lat 40 roztaczałeś nad nimi opiekę na pustkowiach. Niczego im nie brakowało. Nie zużyły się im szaty, ani stopy im nie obrzmiały. Wydałeś im na łup królestwa i ludy, przydzieliłeś je im w udziale. Zdobyli kraj Sihona, króla Heszbonu, i kraj Oga, króla Baszanu. Rozmnożyłeś ich synów jako gwiazd na niebie, i wprowadziłeś do kraju, do którego, jak przyobiecałeś swoim ojcom ich, mieli wkroczyć, by go posiąść. Synowie wkroczyli do kraju i podbili go. Poniżyłeś przed nimi mieszkańców kraju Kananitów, których wydałeś w ich ręce i królów ich i ludność tego kraju, aby postąpili z nimi według swojej woli. Zdobyli warowne miasta i urodzajną ziemię, posiedli domy obfitujące we wszelkie dobra, wydrążone cysterny, winnice, gaje oliwne i mnogość drzew owocowych. Jedli, nasycili się, otyłymi się stali, rozkoszowali się w obfitości Twych dóbr. Mimo to okazali się niesforni i powstali przeciwko Tobie, odrzucając precz od siebie Twoje prawo. Czyli dzisiaj taki przeciętny chrześcijanin powinien błogosławić Boga, że no odstąpiłem od Twojego prawa. Tylko takimi słowami to powinien coś zmienić, jeżeli tak powie. Że odrzucam Twoje prawo, zmieniam. To po co się modli do Stwórcy? Niech je tego schabowego, wieprzowego i ustami nic więcej nie wypowiada. Niech robi po swojemu, jest Bogiem we własnym świecie. Pozabijali Twych proroków, którzy ich napominali. No właśnie. A ja też napominam teraz tych, którzy odrzucają prawo precz od siebie. By się ku Tobie nawrócili, dopuszczali się wszelkich bluźnierstw. Dlatego wydałeś ich w ręce wrogów, którzy ich uciskali. W czasie prześladowań wołali do Ciebie, a Tyś wysłuchał ich z nieba. W swoim nieograniczonym miłosierdziu posyłałeś im wybawicieli, którzy ich uwalniali z rąk nieprzyjaciół. Lecz skoro tylko poczynali zażywać pokoju, znowu popełniali zło przed obliczem Twoim. Wydałeś ich więc w ręce nieprzyjaciół, którzy ich uciskali. Oni znowu wołali do Ciebie i wysłuchiwałeś ich z nieba, jakże często uwalniając ich dzięki wielkiemu miłosierdziu Twemu. To nadal mamy błogosławieństwo Boga.
Taka jest definicja. 29 werset. Upominałeś ich, by ich ku Twemu prawu nawrócić. Oni jednak trwając w pysze nie słuchali Twoich przykazań, grzeszyli przeciwko Twoim prawom, przeciwko tym nawet, których popełnienie daje człowiekowi życie. Pokazywali oporne plecy, kark swój podnieśli i słuchać nie chcieli. Przez wiele lat byłeś cierpliwy wobec nich, ostrzegałeś ich przez swego ducha za pośrednictwem proroków Twoich, a oni nie słuchali. A co dzisiaj się dzieje? To samo jest. Wtedy wydawałeś ich w ręce narodów ziemi. W swym niezmierzonym miłosierdziu nie wyniszczyłeś ich jednak, ani nie opuściłeś. Jesteś bowiem Bogiem łaskawym i pełnym miłosierdzia. I teraz, o Boże nasz Boże wielki, potężny i grozę wzbudzający, który dochowujesz przymierza i łaskawości, nie uznaj za nic nieznaczące wszystkie utrapienia, które spadły na nas, na naszych królów, książąt, na naszych kapłanów, proroków, na naszych ojców i wszystek lud Twój, począwszy od dni królów asyryjskich, aż do dnia dzisiejszego. Okazałeś się sprawiedliwy we wszystkim, co się nam przydarzyło. Tyś okazał swą wierność, a my naszą bezbożność. Nasi królowie, nieprawość, bo to bezbożność to jest katolickie określenie, nieprawość, nieprawość to jest przekroczenie prawa. Nasi królowie, książęta, kapłani i ojcowie nasi nie postępowali według Twojego prawa, Twojego, nie Pawłowego, nie jakiegoś innego, nie jakiegoś pastorałkowego prawa. Nie słuchali przykazań ani Twoich ostrzeżeń, któreś do nich kierował. Żyjąc w swym królestwie pośród mnogich dóbr, któreś im przyznał, w rozległym i urodzajnym kraju, który im dałeś, nie służyli Ci i nie poniechali swoich niecnych postępków. Dziś oto jesteśmy niewolnikami. W kraju, który dałeś naszym ojcom, by się radowali jego owocami i jego dobrami, jesteśmy oto niewolnikami. Z owoców jego korzystają królowie, których nad nimi ustanowiłeś za nasze grzechy. Panują nad naszym ciałem i naszą trzodą według własnego upodobania. Ach, w jakże wielkim znaleźliśmy się ucisku. To jest cały czas kontekst błogosławieństwa Boga. I tu jest wiele czynników, oczywiście w ich sytuacji wymienionych, ale jedna jest cecha wspólna. Przekroczenie prawa, odwrócenie się, twardy kark, oporność i tego typu rzeczy. Jeżeli człowiek nawraca się, to jako w pewnym sensie pokuta, przyznanie się, wypowiada takie słowa, może wypowiedzieć, ale jeżeli jest pyszny w swoim postanowieniu, to takie słowa z jego ust nie padną. Nie padnie takie błogosławieństwo. Bo on się stawia, ta osoba, w roli Boga i ona decyduje, co mu wolno, co nie. To może, bo to jest długi ten fragment. Z Nehemiasza, ale pokazujący tuż tak dobitnie, co jest. I formy śpiewane są oczywiście, muzyka i tak dalej, ale tu nie może się zamknąć w ogólniku, że my tą muzyką wychwalamy Cię, błogosławimy.
bo muzyka nie błogosławi Boga, tylko słowa, które niosą za sobą konkretną treść. To, co Bóg uczynił, co postanowił, co rozkazał, co człowiek dotrzymał, co nie dotrzymał, w zależności już tutaj od sytuacji danego. Dlatego jak najbardziej właściwa jest forma muzyczna, ale musi nieść konkretną treść. Czyli tak zwane masło maślane to nie. Samo wypowiadanie imienia, nawet to Jahwe, Jahwe, Jehoszua, nie Jehoszua, tylko Jahua, Jehowa, czy tak dalej. To jest tylko zwrot, który dużo nie mówi, bo na tym nie polega wysławianie jego imienia. Wysławianie jest zawsze przymiotnikowe. Imię jest zawsze przymiotnikowe. Czyli wysławianie imieniu Bożemu jest wymienianie przymiotów, rzeczy, które czyni, robi, jaki jest, wierny, łaskawy, że wierny jest, łaskawy, że grzeszyliśmy i w łaskawości daliśmy się nawrócić, zmienić swój sposób myślenia. To jest wychwalanie Jego imienia. To nie możemy się skupiać tylko na samej formie, wymowie takiej czy innej. Pamiętajmy o tym, że jesteśmy zachęcani do tego, żeby błogosławić Bogu Najwyższemu, ale też musimy wiedzieć, żeby to robić, to musimy tak postępować. Być w przymierzu, być pod przymierzem mesjaszowym. Mesjasz odnowił przymierze, to, które było zawsze. Słuchaj Boga, Jego przykazań. W różnych formach, gdzie to Jeszua skondensował, miłuj Boga i bliźniego swego. Ale to jest ogólnik. Bo miłowanie Boga, przestrzeganie Jego szabatu. Miłowanie Boga, nie jedzenie tego i tamtego. Bliźniego, nie oszukuj go na wadze, nie oszukuj go w umowach, nie oszukuj go w danym mu słowie i tak dalej, i tak dalej. Pomóż, gdy jest w potrzebie. Gdy cierpi nawet wróg, to mu daj wody. O tym mówi Tora w różnych przykładach, często wprost, ale często też w przykładach. Jehoszua też takie przykłady podawał, aby uzmysłowić, aby przebić się przez sposób myślenia tamtych czasów. Bo oni mieli stulecia zaprogramowane takie, a nie inne myślenie. Musiał się przebić. Różnymi sposobami to czynił. Przez ich sposób myślenia. I dzisiaj też przebijamy się przez ten sposób myślenia, gdzie błogosławić Boga to nie jest pusty frazes. Nie wystarczy wymieniać Jego imię, bo imię jest przymiotnikowe. Bóg jest ma imię przymiotnikowe. On czyni, On działa, bo On jest żywy. Pełny mocy. Działania. I te działania, jak wymawiamy, to wtedy błogosławimy Najwyższego. Czyli jakby to błogosławieństwo, źródło wraca do Niego przez nasze usta. Bo my uznajemy Jego wyższość, my uznajemy Jego prawa, my uznajemy Jego autorytet. My uznajemy, że się podporządkowujemy. Znamy swoje miejsce. I wtedy duch nasz współdziała
z Duchem Bożym, czyli tego Ducha, którego nam dał, mądrości, zaczyna od nas oddziaływać i zaczyna być jedność myśli, działania w słowach. Zaczynamy, tak jak się czasami mówi między ludźmi, że rozumieją się bez słów. Zaczynamy czuć instynktownie, podświadomie pewne rzeczy. To Duch Boży zaczyna w nas działać. Na takim poziomie już. Dobrze, zakończymy ten temat. Bardzo, bardzo trudny i szeroki. Zaczęliśmy go od czarowników, którzy wypowiadają błogosławieństwo, że oni błogosławią, że oni są źródłem tego błogosławieństwa lub w ogóle nie wymieniając źródła, czyli jakieś siły nie wiadomo skąd i jakie, a najczęściej błogosławię was, takie wypowiadają zwroty, czyli oni chcą być tym źródłem błogosławieństwa, nic takiego nie ma nigdzie. Oczywiście jest taki zwrot, przepraszam, chrypę. Oczywiście są takie zwroty, ale jest też, jak to błogosławieństwo było w słowach ujęte. Wskazywało przede wszystkim źródło i oddawało chwałę najwyższemu. To jest prawdziwe błogosławieństwo do innego człowieka. I też wiąże się z tym wszystkim, co Bóg postanowił, co ustanowił, co planuje i tak dalej, i tak dalej. Niech Najwyższy błogosławi każdemu, kto się chce poddać Jego woli, Jego ducha, a Jego duch będzie działał w nim. Bo tak Bóg powiedział, będzie odnawiał nas, odnawiał nasze myśli, za myślami idzie też nasze ciało i będzie człowiek przybliżał się do świętości, będzie się oddzielał od różnych rzeczy, które są na tym świecie, od sposobu jedzenia, od sposobu myślenia, od sposobu bycia, od funkcjonowania, od pewnych zwyczajów w tym świecie, bardzo często o pogańskim podłożu, uwłaczającym żywemu Bogu, który daje błogosławieństwo, który jest błogosławiony. Niech to błogosławieństwo Najwyższego spocznie na każdym, kto wyrazi wolną wolę, bo Bóg do niczego nie zmusza, nawet do dobrych rzeczy. Chcemy być pod tym błogosławieństwem, to będziemy je mieli. Proście, a otrzymacie. Tak, tu przytoczył pewną myśl. To na tyle, na wszystko, w tym tygodniu. Niech Najwyższy będzie z nami wszystkim. Zawsze czas.